Cześć, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować przypon Kombi Rig. Do stworzenia tego przyponu będziemy potrzebowali haczyki XC5 rozmiar 2, ochraniacze antysplątaniowe, rurkę silikonową, pozycjoner, pastę dociążającą, przyponówkę, w moim przypadku jest to Super Snake FS 35LB oraz fluocarbon Spectrum Z, w moim przypadku 28LB. Wyjmujemy haczyk. Ucinamy sobie dany fragment plecionki. Przykładamy od dołu haczyka. Wyjmujemy sobie rurkę silikonową. Kawałek rurki odcinamy. Będzie ona nam służyła do stabilizacji włosa. Zakładamy rurkę na haczyk. Ustawiamy ją mniej więcej na łuku naszego haka. Na końcu przyponu robimy pętelkę. Gumkę silikonową ustawiamy na łuku haka mniej więcej. Teraz dobierzemy sobie długość włosa. Założymy sobie kuleczki, by było nam łatwiej. Zastopujemy sobie to stoperkiem gumowym. Dobieramy sobie odległość włosa od haczyka. Gdy już mamy to ustalone, wiążemy dookoła haczyka około 6 razy i 3 razy do tyłu. Ważną rzeczą jest, aby plecionka wychodziła teraz od góry ku dołowi. Pierwszą część przyponu mamy gotową. Przejdziemy teraz do wiązania z fluokarbonem. Robimy oczko na fluokarbonie. Przykładamy do haczyka. Plecionką obwiązujemy dookoła fluokarbonu około 6 razy i wracamy ku haczykowi. Teraz już nie musimy tyle razy, możemy zrobić to 3 razy. Teraz ważną rzeczą jest, aby plecionka wychodziła od góry oczka. Wszystko razem zaciskamy. Zbędne końcówki odcinamy. Odcinamy daną długość fluokarbonu. Na piórniku odmierzamy sobie odległość, jaką chcemy uzyskać. W moim przypadku będzie to około 20 cm przypon. Robimy pętlę i koniec fluokarbonu przekładamy przez oczko 2 razy. I całość zaciskamy. Zbędną końcówkę odcinamy. Teraz założymy pozycjoner. Pozycjonery możemy odcinać względem wielkości haka. Możemy dopasować go. Założę go sobie na igłę, by łatwiej mi było założyć go na nasz przypon. Pozycjoner pomaga nam w pozycjonowaniu haka, by dobrze zapięła się ryba oraz chroni nam węzeł, który powstał na haczyku. Założymy sobie teraz ochraniacz antysplątaniowy. I dociążymy sobie nasz przypon pastą dociążającą, wolframową. Pastę zakładamy na łączeniu fluokarbonu z miękką plecionką. Pasta ma za zadanie dociążyć nam przypon oraz ochronić nasz węzeł przed różnymi rzeczami w wodzie, typu małże czy ostre kamienie. Nasz przypon jest gotowy. Świetnie będzie wbijał się w dolną wargę ryby.